No nie, Lunga, prawda? Tak. Dobra, to cześć wszystkim. W jakiś czas właśnie tutaj w naszej dużej wcześniej w innej lokalizacji organizujemy takie spotkania. Kameramy wyglądamy z albo z tam party, czy sobie siedzimy i gramy, robimy na nocy. Albo robimy jakieś wykładziki na temat open source, Linuxa lub ogólnie IP. Wpisano mi jako pierwszego na agendę, więc muszę odpocząć. Sam się wypowiem. Panie zapraszamy. Więc dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o takich kluczowych 12 zasadach budowania systemów informatycznych, które powinny być wysoko dostępne, działać non-stop, skalować się itd. itd. I te zasady można powiedzieć, że takie podzieliłem sobie na takie bardziej kluczowe, to są ważniejsze dla nas. I jedną z tych zasad, z ważniejszych zasad jest zasada N+1. Czyli jeżeli kupujemy jeden serwer, kupmy N+1 serwer. Dlaczego? Jeżeli ten pierwszy się zepsuje, to mamy zawsze drugi serwer, który będzie działał redundancją. Jeżeli zatrudniamy jednego administratora, to co się dzieje, jak administrator idzie na Google? W firmie. Więc warto by zatrudnić N+1 administratorów, prawda? Nie może też być ten telefon. Dokładnie, bo telefony też lubią się psuć. Nie może być tak, że mamy jedną kluczową osobę od danej technologii w firmie, bo jak tej osoby nie ma, to albo programiści nie pracują, albo nie ma to skonfigurować systemów itd. itd. Tyczy się to tak naprawdę wszystkiego. Jeżeli myślimy, nie wiem, bazie danych, to myślę zaraz o N+1 podcast. Zawsze to się przydaje. Właśnie się śmieję z tym N+1 administratorem, bo nie wiem, mamy taką sytuację. Jak na przykład Adama nie ma. Znaczy Adam pracuje nie stąd. Bo było takie zadanie, po prostu wyjechał i wiedza, którą posiada, nie jest redundantna, nie jest zbudowana i powoduje to dla nas problem. Więc taka zasada jest ważną zasadą. Wiesz, to też się routery mamy. Dwa routery, oni działają. Ja się też tym śmieję, że przy zasadzie N+1 jest dwukrotna większa od prawdopodobieństwa, że coś się spisuje, tak? Ale tutaj... No ale tego samego procedenta, to nie obowiązuje nic. Tak, to się nawet mamy jakiś pech ostatnio z routerami. Nie, zapamiętajcie sobie tą zasadę N+1, to jest do wszystkiego. To mały tak, backupy robicie? Po wszyscy będą. A czy ktoś testuje te backupy? Tak, czy da się w ogóle je zrobić backupować? No to jest w ogóle zielone. Nie wiem. Generalnie system. Więc taka zasada rollback. Bo zrobisz backup to jest jedno. Zasada rollbackowania, czyli robimy backupy, ale trzeba je testować, sprawdzić raz na jakiś czas, czy faktycznie da się ten backup odzyskać. Ja miałem teraz taką sytuację, że produkcja w pewnej dużej instytucji padła. Po prostu padła i no przecież sobie tam będzie wygodnie zrobić. Produkcja padła i ja zadzwoniłem do administratora od backupu, się pytam, chłopaki, macie backup? Tak, mamy backup. Dali nam backup, ale on nie działa. Więc w ogóle oka z tyłka ten backup. Dlaczego nie rozkazać, czy ten backup działa? Tu jesteśmy centrum backupu, a nie centrum rollbacku, tak? To nie powiedzieć. I się okazało, że backup, który był robiony, jest tak naprawdę nam zbędny, do niczego. Warto robić jakieś rollbacki cykliczne, żeby chociaż wiedzieć, ile czasu nam zajmie taki rollback systemu. Bo może się okazać, że dużą bazę będziemy przegadzać przez 8 godzin. To słabo brzmi. Mamy pad bazy danych i po 8 godzinach jesteśmy w stanie dopiero zrollbackować. Więc należy o tym pamiętać. Poza tym rollback nie tyczy się tylko przywracania baz danych, albo nie wiem, systemów na wypadek awarii, ale również kiedy programiści coś wrzucą na produkcję, jakiś nowy kod, czy jesteśmy w stanie cofnąć tą zmianę. Czy jesteśmy w stanie, bo może być taka sytuacja, że wykonujemy w weekend jakąś pracę na bazie danych, jakiś idzie alter, który przebudowuje strukturę baz danych. I teraz pytanie, czy my możemy się cofnąć do stanu systemu sprzed grania poprawek. Bo być może się okaże, że poszły te skrypty, które konwertowały dane w systemie,
Coś nie działa, okazuje się to w poniedziałek, a my nie jesteśmy w stanie się cofnąć ze stanu systemu działającego sprzed piątku. W Windowsie chyba tam jest jakiegoś punkt przywracania systemu. Nie wiem, czy korzystali się z tego kiedykolwiek. Nie działa. W 8 działa już dobrze. Już naprawili? Tak, rolekuje się do 7 wtedy, nie? Do XP. Więc to jest taka bardzo ważna zasada. My testujemy backupy, tak, testowaliśmy kiedyś. Na jednym z takich klientów duży sklep internetowy. Robiliśmy na wirtualnej maszynie, ty Gerard chyba robiłeś. Mm-hmm. Testowałeś, czy to, co my backupujemy, faktycznie nadaje się do rollbacku i przygotować sobie jakąś procedurę rollbacku. Bo czasem się, na tym też będę jeszcze wam opowiadał. To jest połączone z zasadą pierwszą, bo trzeba się serwer. Dokładnie, więc jeżeli mamy jeden serwer aktywny, który działa nam, to możemy po prostu ten drugi pasywny odłączyć, zrobić tam upgrade systemu, sprawdzić, czy on działa, przepiąć produkcję na drugi system, a jeżeli nie, to wrócić do stanu poprzedniego. Dokładnie, te zasady są bardzo powiązane ze sobą. Prosikujesz na nagrody, widzę. Możliwość wyłączenia. To jest bardzo taka fajna zasada. Możliwość wyłączania poszczególnych komponentów systemu informatycznego w taki sposób, żeby nam nie powodowały jego uszkodzenia. To znaczy, załóżmy, że mamy duży sklep internetowy. Co jest najważniejszego w sklepie internetowym? Jaka funkcjonalność? Sprzedaż. Chyba logicznie. Nie działa nam sprzedaż, sklep nie działa. Ale zauważamy, że nasz sklep zaczyna działać powoli. Co możemy wtedy zrobić? Wyłączyć na przykład pewien moduł sklepu typu wyszukiwarkę, typu komentarze, typu opinie. Ale zrobić tak, żeby system działał dosyć stabilnie i wydajnie, sprzedawał dalej produkty. To jest też taka fajna zasada, bardzo często w niektórych dużych sklepach to wiedzą, nie wiem, chwilowo niedostępne są właśnie produkty w wyszukiwaniu, coś tam nie działa, ale jako tako system działa. Czy to jest taka możliwość wyłączenia elementów naszego systemu, dzięki czemu on dalej działa, to nie swoją podstawową funkcję, tylko że działa w sposób ograniczony. Nie zacznę. No tak, ale generalnie powiedzmy inni kupią. Kolejna jest taka zasada, że możliwości wyłączenia. My mieliśmy taki problem, że na naszym portalu mamy komentarze z Discusa poszedł. Kiedy Discus siadał, działał bardzo powoli, nasza strona równocześnie działała wolno. Bo ładuje się nasza strona, po czym idzie request do Discusa, wyświetl komentarze i tu jest bardzo wolna odpowiedź. My działamy szybko, ale my czekamy na zaczęcie danych z Discusa. De facto klient, który czyta naszą stronę, widzi, że my się wolno ładujemy. Jest taka możliwość wyłączenia, klikamy guzik wyłącz komentarze, nasza strona się ładuje szybko, dostaje klient komunikat, chwilowo komentarze nie działają, ale strona to taka działa. To jest też taka właśnie możliwość. Znaczy nie, to jest po stronie administratorów systemu. Czyli administratorów, deweloperów. Tak to jest zrobione. Jeden z systemów, który mamy, korzystamy z silnika wyszukiwania Apache Lucene. Kiedy on padnie, możemy ją wyłączyć, system przypnie się na inny zapasowy system. Tak? I możemy całkowicie wyłączyć wyszukiwarkę, ale nie wpłynie to na działanie całości. Zrobiliśmy na przykład, nie wiem, deweloperzy grali poprawkę do systemu jakiegoś tam komentarzy, zrobili tam fuck up, wyłączmy system komentarzy w taki sposób, żeby tylko się przypominał. System komentarzy, który będzie dostępny, ale jako tako cały system znowu działa. No i się niestety nie projektuje się tak systemu, ludzie o tym nie myślą. Korzystają z jakichś zewnętrznych źródeł, do API requestów, do Google, do Node.js-a. Albo jakieś, nie wiem, jQuery są zaczytywane z zewnętrznych serwerów, czy z Google'a. Jeżeli to połączenie nam padnie, tak, czasami jakieś wcześniej nie działa. Więc o tym trzeba też pamiętać. Monitoring. Czy monitorujecie stan swoich systemów? Czyli administrujecie takie systemy? Czy wiecie, co się w nich dzieje? Czy wiecie, co się działo wczoraj? Czy badane są trendy, jak ten system się rozrasta? To nie jest tylko Google Analytics klientów gdzieś tam w stronę, ale również przydałby się monitoring zasobów serwera, obciążenia sieci. My już zaczynamy bawić się w takie paranoje, że będą chłopaki gadać, że będziemy badać wilgotność pomieszczenia tamtego, gdzie stoi nasz serwer. Na podstawie tego, jak wilgotność narośnie, to wiemy, że na przykład mamy otwarte okno, więc serwer nie lubi wilgoci. To chłopaki więcej opowiedzą. Generalnie monitoring serwera, jego otoczenia, co się dzieje w koło. Słyszeliście takie żarty, że serwer przestał działać, bo sprzątaczka weszła do pomieszczenia, jak wywala, że musiała odkurzyć coś, tak? Więc my monitorujemy na jednym systemie chyba 360 coś typów danych na sekundę, bodajże tam jest już. Bitens per second w grupie, nie? Łącznie tych temów, czyli 10 tysięcy, więcej nawet.
więc generalnie różnych typu log serwera, i też wolnej pamięci, zajętej pamięci, czasu odpowiedzi, czasu dostępu, poprawy i tak dalej, monitorujemy takie rzeczy, czy było stricte administracyjne, dzięki czemu widzimy na przykład, że w przeciągu ostatnich 5 lat obciążenie nam rośnie liniowo, to jesteśmy w stanie przewidzieć, za ile miesięcy skończą nam się dyski, potrzebują do nowych serwerów powiększyć dyski. Dalej, nie tylko monitorujemy takie rzeczy typu wolna zajętość pamięci na serwerze, bo to jest ok, to jest dla nas ważne, ale monitorujemy również, czy system, który obsługujemy, działa poprawnie. Są proste skrypty napisane, automaty, które symulują klienta chodzącego po systemie. Chodzą, logują się, przechodzą jakiś proces, wychodzą, jeśli to wszystko jest zrobione ok, czas odpowiedzi są poprawne, strona działa. Bo klienta nie interesuje to, że my mamy 16 GB wolnego na bazie danych. Jedynie to jest to, że ta baza szybko odpowiada i może zrobić pewien zakup w sklepie, prawda? Więc również monitorujemy. Cześć! Co myślisz, Sylka? Tak, ja to samo, proszę. Co to spóźnienie? Pogoda, nie? Nie. Taki klimat. Również monitorujemy. Nie tylko właśnie dane serwerowe, bo widziałem, że administratorzy monitorują. Tak, fajnie, mamy, monitorujemy zajętość iNodów, monitorujemy ilość pamięci, ale nasza strona wyświetla białą stronę. Bo gdzieś tam w tle leci 500. Już tego nie sprawdzają, tak? Więc monitoring dotyczy się również takich rzeczy od strony klienta, bo warto wiedzieć, że czasem są takie sytuacje, że strona ładuje się wolno, my patrzymy na statystyki serwerów, wszystkie jest tylko szybko. A jak wszystko działa u nas szybko, nie ma żadnych problemów, serwery są wydajne, ale mimo wszystko monitoring nam mówi, że strona ładuje się wolno i wtedy, jak się okazuje, kurczę, nasza strona zaciąga Google Analytics z Google'a i to przez niego nasza strona się ładuje wolno. Możliwość wyłączenia wtedy tego skryptu Analyticsa, żeby nasza nie zamurowała stronę. Mówiąc z punktu widzenia klienta. Architektura rozproszona, chyba cloud computing, który i wszyscy mają gdzieś w chmurze i można postawić własną chmurę pod biur, nie decyduje nie wszyscy. Jest jedna instytucja w tym kraju, która ogarnia cloud computing. Kto? Tak już powiedzieć nie my też mamy cloud, a to jest jeden serwer. Nie, wszystko co mieli rozproszone, bo tak dane wrzucili do jednej i uważali to jest. Ja znam takie instytucje, które nie mają decyzji. No, są takie. My tak właśnie nasze działanie rozproszone, tak to jest głównie nam chodzi o to, żeby pakować na jeden serwer, bazy danych, Avacha, Mercache'a, jeszcze tam serwer poczty, bo jak ten serwer jednym zrobi, to tracimy 100% sensu naszej aplikacji. Rozrzucić na przykład bazę danych jednej maszyny, bo nie sobie serwer z serwerem www, zduplikować ten serwer www, bazy gdzieś zduplikować, to jest jedna zasada, żeby to jakoś miało wychowane ręce i nogi, bo często się tak zdarza, że robiąc upgrade na systemie, biblioteka nie w chmurze, prosta biblioteka, więc tam każdy nie wiecie, kurla, przekazało, że przestało coś działać, bo upgrade'owała się w taki sposób, że wywaliła czymś innym funkcjonalności. Więc jeśli rozproszymy tę architekturę na różne serwery, to nie mamy tego problemu, że powinniśmy się zrobić, nie wiem, view upgrade na systemie, że jakieś zależności coś się nie wykona i wywalimy wszystko. Robimy sobie najpierw upgrade'i, powiedzmy na jakimś na Apache'u, wszystko przyszło, to działa, to jest na drugim serwerze i tak dalej, i tak dalej. I to też nam daje taką prostą zdarzenie, że nam się psuje ten serwer. Dyski się psują, ostatnio często. Ostatnio bardzo często nam się dyski w jednym serwerze psuje. Więc trzeba, dyski też mamy zduplikowane, więc wyciągamy jeden dysk, podamy drugi. Więc ta architektura rozproszona się przydaje. Z tą architekturą rozproszoną zawsze się łączy tzw. disaster recovery, tak? Co by było gdyby totalny kapak faktycznie naszy serwerowi podtopiło nam serwerowi. Zdarza się to, no to by się zdarzyło przecież. To podtopiło im serwerowi. Są fajne zdjęcia na Google, jak chłopaki w śpiworkach, na karibarach na stołach śpią i przenoszą z jednym coraz wyżej szafach serwery, żeby to podtopiło. Więc na pytanie, czy my mamy w ogóle jakiś taki plan i pomysł, co by było, gdyby faktycznie firma, której się testujemy, nagle miał totalny fakt. Totalnie coś się wyczarło, czy mamy jakiś pomysł na to, co robić dalej. Niedawno, rok czy dwa lata temu, Beyondu? Tak. Beyond wywalił wszystkie chmurki na kilka dni, będzie więcej ludzi. Sporo serwisów internetowych przestało od tak działać. Cloud, który ma być niezniszczalny, niezatapiany, jak tutaj nie zrobił.
się nie zdarza. Rozumiesz? Więc czy my w takiej sytuacji mamy pomysł, jak uratować nasz biznes? Czy w ogóle wpadliśmy na pomysł? No okej, mamy backup. Być może przetestowaliśmy rollback, że rollbackujemy się z backupu w ciągu 6 godzin. Teraz pytanie, gdzie my się zrollbackujemy? Czy mamy jakiś zapasowy serwer w innej lokalizacji, w innej firmie hostingowej? Czy mamy może także założone konto, że po prostu wchodzimy, klikamy i się rollbackujemy? To też trzeba przewidzieć. Fajnie by było mieć taką zapasową serwerownię, czy jakiś konto na firmie hostingowej, bo po prostu możemy kliknąć i mamy serwer od tak, przywracamy tam dane, zmieniamy adres IP na DNS-ach i już nasza strona działa, kiedy powiedzmy firma hostingowa, której się wstawaliśmy, właśnie suszy serwer. To ich zadało. No, zdarzają się takie rzeczy. My tam mamy parę serwerowych klientów w Chicago. No to w ciągu mieliśmy taki czarny miesiąc, tydzień, gdzie dzień co tydzień. Tydzień, codziennie coś się działo, tak? A to switche brzegowe po prostu chciały serwerowne z internetu, a to jakiś nadpobudliwy, nadgorliwy administrator stwierdził, że wymieni nam go od balansu, po prostu stary wyłączył i włączył nas na nowy i przestało wszystko działać. No tak to się czasem dzieje, tak? Znaczy planowaliśmy upgrade od balansera i po prostu on się nawet nie przełączał, co tam nie? Gdybyśmy nie mieli jakiegoś planu i pomysłu, co robić, to mogłoby to się skończyć tragicznie na naszych klientów. Więc trzeba mieć taki pomysł, jak się gdzieś robekować. Są technologie, które nas pozwalają do prowizjonowania serwerów, możemy to sobie powiedzmy szybko postawić jakieś serwery, bo to jest prowizjonowe za pomocą Puppeta. Na razie ręcznie szybciej się prowizjonujemy niż robi to Puppet, bo my nawet nie wdrażamy. Ale generalnie warto po takich rzeczach pamiętać. Ja tam nazywałem się właśnie jako bądź internetowy. Operatorów, to jest taka firma DTS. Jasne. No kupali, zaczęli grzebać przy dworcu fabrycznym. I znaleźli kogo? Nie, wycięli ileś tam telefony, sieć, problemy przypadek. Druga rzecz, niedawno operator Nokia, 30% pakietów w Warszawie między jednym routerem a drugim, bo chłopaki odpisali, proszę się nie sugerować pingiem, my opóźniliśmy odpowiedź pingów i dlatego to nie jest problem. Później następna sytuacja, dobra, inny operator Orange do centrum danych w Hamburgu, 30% pakietów w Hamburgu. To zdarzy się, przepraszam. Można mieć centrum danych, można mieć, a strony nie działają. To my często mamy taki problem, że jeden z naszych klientów jest serwerów w Ameryce, a chyba ma większość klientów, ale ci klienci z Europy, mimo że dostęp do Ameryki, czasem jest takie, że nie mogą się dostać, bo gdzieś na łączach jest jakiś problem. I my też to staramy się przyszłości rozwiązać w taki sposób, że stawiamy bliźniejszy data center będzie w Londynie. I będziemy to tak robić, że ci z Europy mają członki do Londynu, tak? Czy też jakieś zasada N plus 1, żebyśmy troszeczkę wyżej, nie N plus 1 serwer, N plus 1 data center, tak? W zasadzie już to mamy. Znaczy już to mamy. Serwerownia jest w Dallas, w Chicago, North Carolina, Illinois. I coś tam i tak dalej. Czyli w pewnym momencie zaczyna się od tak, od jednego serwera, którego dublujecie, są dwa serwery, potem daily się poziomy wyżej, tak? Teraz mamy też taką zasadę, że... Powiem taką ciekawostkę, kiedyś byłem na seminarium producenta serweru, nie wiem, którego, nie mam zamiaru reklamem, które tam robić, chłopaki mówili, że oni wymieniają te moduły w data center, jeżeli awaryjne sięgnie 40% modułu. Normalnie tir wjeżdża z tymi serwerami. To jeżeli ktoś się znajdzie w ten plus do minus 40, znaczy do zera, to ma szansę, że nie będzie mu działać. W jednym data center, w którym mamy tam serwery, według data center nowy dysk to taki, który przepracował mniej niż 1000 godzin. To jest jeden miesiąc pracy? Nowy to mniej niż 1000, a prawie, bo to taki co od 1000 do 10 000. Tak, więc czasem wymieniam, właśnie też myślałem, że wymieniam dysk chyba, i bez sektory, prosimy nowy dysk, stajemy dysk, który ma 6 sektorów, wymieniam, tak? I pochodzi 2 tygodnie, bo kiedy dostaliśmy taki dysk, który pracował... Rok. Nie, ale ten ostatni, godzinę? No. To po prostu nie wiemy, co z nim zrobić, jest taka nówka fiwka, nie? I czasem też trzeba się z tym przygotować, że... Musimy mieć jakiś taki plan awaryjny, co jeśli faktycznie data center zawiedzie nawet, bo się gdzieś tam kolokujemy. Mieć jakiś ten plan. Geolokalizacji. Dalej, mamy używać dojrzałych technologii. No tak. Znam jednych administratorów i fajną firmę, gdzie chłopaki stwierdzili, że wersja alfa aplikacji do wolnej technologii jest wystarczająco stabilna, żeby iść na produkcję.
Oni mają takie podejście, że oni lubią jeszcze grzebać w tym kodzie, więc wrzucają pewnie wersję alfa, na produkcji coś się krzani, biorą się ten C++, naprawiają, kompilują, wypuszczają patche gdzieś tam na GitLabie. Oni są hardkorowi, im tak idzie, ale jeżeli my tak nie mamy, to lepiej korzystajmy z starych, dojrzałych technologii, tak takie, taki anegdota. Łotwa teściowa jest tak stara, że powinna znaleźć się w stabilnym repo Debiana. Więc generalnie używanie dojrzałych, stabilnych technologii, być może one nie mają nowej funkcjonalności, ale mają, powiedzmy, znane błędy. Jakieś workaround już są na to zrobione. Wiemy, co nie działa. Wiemy, że to jest to sprawdzone, stabilne. Ostatnio był taki błąd związany z łapaniem SSL-em, znaczy z SSL-em, tak? Helpleaf. Wszyscy maksowo się aktualizują i tak dalej na wszystkich serwerach, ale się u nas okazało, że na niektórych naszych serwerach mieliśmy tak starą wersję łapania SSL-a, że tych błędów nie było. Dojrzała technologia po prostu, tak? Na nowych CentOSach, jak są automatyczne aktualizacje, to faktycznie były podatne, ale łatki się założyły praktycznie po paru godzinach i nie było problemu. Na niektórych ważnych serwerach patrzymy, jest tak stary, że tego to w ogóle będzie tam nie działa błąd. Więc korzystając z tych dojrzałych, to jest bardzo fajną zasadą i zaletą, tak? Nie ma sensu się pchać od razu, rzucić coś nowego, bo tak naprawdę nie wiemy, co nas jeszcze czeka. Nie wiemy, czy ta technologia, którą wykorzystujemy, tych właśnie napisami, być może ona jest w wersji stabilnej, ale czy ona będzie jeszcze rozwijana i tak dalej, tak dalej. Wychodzi, powiedzmy, tam, nie wiem, PHP 5.6, tam, czy tam, czy 0 wersja alfa, jest fajna, może być na produkcję. Ale jestem uważam, tak? Bo może się przynajmniej, że nie wiem, deweloperzy zmienią zdanie i zbudujemy na tą całą aplikację naszą, to będziemy mieli problem. Architektura asynchroniczna to chyba moim zdaniem jedna z ważniejszych też zasad, czyli budowanie systemów informatycznych w taki sposób, żeby komunikowały się asynchronicznie. Im więcej asynchronicznej komunikacji, tym dla nas lepiej. Komunikacja asynchroniczna to będzie tak, gdzie powiedzmy wysyłamy zapytanie, czekamy na odpowiedź, jest odpowiedź, skończymy powiedzmy transakcję. To się wiąże z tym, że jeżeli dany system, z którym komunikujemy się synchronicznie, zaczyna powoli odpowiadać, to nasza aplikacja również powoli odpowiada. Nie wszędzie da się tworzyć komunikację asynchroniczną, ale tam, gdzie się dają, próbujmy za pomocą jakichś kolejek, jakichś brokerów, jakichś rabbitów i tak dalej, i tak dalej. Chodzi to wszystko o to, że możemy w ten sposób w ogóle bardzo fajnie wtedy system skalować i daje to nam tą zwaną możliwość wyłączenia, czyli jeżeli mamy jakąś kolejkę, na którą odkładamy jakieś dokumenty, to niech tam powiedzmy system nasz wolniej działa, ale to nie jest widoczne dla użytkownika, że w systemie sobie coś kolejkujemy na rabicie, na jakimś brokerze, błędnikosów, czy coś ten deseń. Dzięki czemu potem możemy dorzucić sobie do takiej kolejki, żeby tą kolejkę zbić, zebrać więcej danych, tak? Więc to komunikacja synchroniczna, która powoduje problem. Ale zapytałem, czy to będzie komunikacja synchroniczna po czasie, na przykład nie zauważy, 2 sekundy, 3 sekundy. Chodzi o to, że naprawdę zysk jest na serwerze. Chodzi o to, że komunikacja synchroniczna to by była doładowanie telefonu komórkowego. Bierzesz ten telefon, zdrapkę, wysyłasz SMS-a, żeby doładować. Takie doładowanie wpada w system informacyjny na kolejkę asynchroniczną i jest jakieś kolejce. Jakieś tam serwery pobierają te dobrania i kiedyś ci doładują. Jeżeli jest ta kolejka mała doładowań, to będzie szybko zrobione. Komunikacja SMS-owa jest tym samym asynchroniczna. Bo mail jest bardzo asynchroniczny. Jak ja wysyłam maila, to nie masz tej sekundzie doła, tylko 10 sekund. To nie jest takie proste, dlatego że większość w tej chwili brokerów, co prawda, jest asynchroniczna, natomiast komunikacja z kolejką jest synchroniczna. Jest synchroniczna, zgadza się. Więc tak naprawdę jedyna architektura, którą ja znam, niestety jest płatna i to się nazywa Zero Queue. Jest. Ładny. Natomiast wszystkie pozostałe to jest duża złuda, więc... No jest złuda mimo wszystko, ale zawsze daje nam tą... No, okej, no trzeba uważać z tą asynchroniczną, bo często no, wmawiają, że ona jest asynchroniczna. Tak, no powiedzmy komunikacja faktyczna, takie Rabbita MQ jest typowo synchroniczna. No w większości, Rabbita czy innych, tak, MQ, OpenMQ, wszystkich. Tak naprawdę powinno się stawiać serwer, niektóre serwer, czyli w miejscu, gdzie jest serwer aplikacyjny, na przykład jest serwer też kolejkowy, drugi serwer kolejkowy i komunikacja między nimi. A to już jest wcale nie takie trudne. A nasze wyjście, że jest to równolegle są brokery, że nie czeka, jeżeli 50 ścieżką przejściowych.
informację to zawsze, którą się ma dość. No, tylko problem polega na tym, że do tego brokera trzeba dość. Czyli musi być warstwa pośrednia, która tą równoległość zrobi. Właśnie my tam wprawiliśmy też gdzieś właśnie Rabbita i jest fajnie, ale potem pojawiają się inne problemy. Rabbit jest bardzo wygodny dla programistów. Bo oni uwielbiają ostatnio Rabbita, bo... Tak, ale nie tylko od Flexa. Bo właśnie my mamy tak, że mamy Flexa spiętego z Rabbitem i w ogóle cokolwiek do Rabbita w Flexie to napisałem 11 lat temu. I do tego do Rabbita podpina się jeszcze PHP, to już w ogóle jest kosmos, więc mamy... Jeszcze Java. Znaczy, bo właśnie z Java wystawione, że jest prosta aplikacja prosta na Javie, która jest spięta na stałe do Rabbita, a PHP synchronicznie strzela do tego proxy takiego Javie, w sensie dopiero. Ja mam jeszcze a propos tej Javy takie dziwne pytanie. Co się w ogóle dzieje z Javą, że jak ktoś jest upgrade Javy, to pewne usługi są wycinane. Że po prostu oprogramowanie no jest punktu znaknięta, na przykład nie działa mimo wystarczy zmiana aktualizacji, po prostu aktualizacja nowego klienta. Bo chodzi o te nowe profile bezpieczeństwa z Java. Ja nawet nie wiem. Tak? To zależy od tego, co jest pod spodem. No. Można tak. Jednoznacznie odpowiedzieć. Ciężko. Systemy bezstanowe. Czyli to jest ciężko w ogóle zrobić system bezstanowy, który nie ma jakiejś systemu sesyjności. Ale tam gdzie się... Znaczy sesja w ogóle waży, tak? I utrzymanie sesji, przeniesienie jakiejś sesji pomiędzy serwerami to jest zawsze jakiś koszt dla nas. Więc jeżeli się da robić system, który nie ma sesji, to jest lepiej, bo żyje naszego systemu. Ale no niestety jest bardzo ciężko tym zrobić, tak? Jeżeli mamy powiedzmy jakiś typowy serwer, gdzie mamy 5 Apache, to gdzieś sesję użytkownika jest zalogowane, musimy trzymać. Czy to w bazie danych, czy w jakimś Redisie, i powiedzmy, że ten serwer pada, musimy tę sesję gdzieś przenieść. Sesja jest informacja o pewnym użytkowniku, tak? Gdzieś session ID, gdzie jest zalogowany. To jest ciężko robić system bezstanowy, tak? Chociaż podobno gdzieś się da. Poziomy skalowanie. No właśnie, pionowo to jest prosto się skalować, tak? Maszyna nam zaczyna przymierać, dorzucamy ramy, tak? Nie możemy odpalić tego Crysis 3 na laptopie, kupujemy mocniejszy laptop, czyli skalowanie typowo pionowe. Ale w pewnym momencie brakuje już nam slotów na RAM, brakuje nam slotów na dysk, no i procesora mocniejszego nie wrzucimy. Możemy jeszcze podkręcić trochę i pogrzewać akwarium na przykład w jego mieszkaniu. Więc fajnie by było się skalować poziomo, czyli postawiać serwery w tę stronę. Jeden serwer, drugi, czwarty, piąty, ale tu już się pojawiają problemy. Bo trzeba wystawić jakiś load balancer przed tymi serwerami, który z zasady nie warto go zdublować. No bo to jest tak, że mamy 5 web serwerów, a przed nim jeden load balancer, jak ten load balancer padnie, to te 5 web serwerów tam nawet nic nam nie da, bo nie ma do nich dojścia. Aplikacja musi mieć świadomość, że na przykład request pierwszy przyszedł typu zaloguj na serwer numer 1, a następny request zakup przyszedł na serwer numer 2, więc ten serwer numer 2 musi w jakiś sposób identyfikować tego użytkownika, że to jest ten sam użytkownik. To trafi na inną maszynę. Więc tutaj właśnie w tym się wtedy wiąże nam system stanowy, nie wiem, tak? Jakaś sesja, jakaś baza danych. Ale poziomy skalowania nam daje fajne funkcje. Wpadnę na jeden serwer, zostają się 3 działające. Bardzo często my tak robimy, że na czas wdrożenia kodu z produkcji wyłączamy jedną maszynę, na nim wgrywamy kod, testujemy, czy wszystko działa. Jeśli działa, to na reszcie maszyn wdrażamy kod. Jeśli nie, to po prostu możemy to szybko zrollbackować. Bazę danych zeskalować, bazami czasem jest problem, żeby ją zeskalować poziomo. Proszę MySQL na przykład. Są technologie do replikowania chociażby MySQL, czy jakieś stawiania klasy, master, master i tak dalej. Ale z tym się wiąże sporo różnych tam wad i zalet, tak? Nie, nie, nie na update. Nie na update wtedy, tak. No, update jest tylko spółdzielanie dysków. Wtedy tak. Więc MySQL w ogóle jest jeszcze tam kosmos. Nie, działa. No działa, działa. Zrobiłem. OCSF. Co ty sobie? Tak, ale są. OCSF jest. O, Biosi. To też taka zasada a propos Biosi. Mamy taki sześcian, żeby sobie po prostu skalujemy się na co najmniej, znaczy budujemy system co najmniej na dwie osie, tak? Czyli jakbyśmy musieli wszystkie te zasady wdrożyć, to będzie to ogromne koszty dla nas, tak? Nie ma sensu dla prostego serwisu sklepu internetowego kupowania nowego data center. Bo nic się pewnie nie stanie, jak na chwilę wyłączymy nasz sklep, który sprzedaje
nożyce do przyczyniania krzewów w zimę i to nie będzie działał, to raczej chyba się ze mną nie stanie. Ale wychodzimy od takiego jednego monolitycznego systemu, możemy to właśnie skalować poziomo, możemy to rozdzielać też, dzielić nasz serwer na przykład, znaczy serwer usługę na funkcje, czyli serwer webowy, serwer do wyszukiwania, serwer zakupowy, forum dyskusyjne, podzielić aplikację na funkcje, gdzie założymy to możliwość wyłączenia. Cały system nam przymierać, wyłączmy na przykład forum, ale zostawmy sklep, forum nie generuje zysków, ale obciąża nam powiedzmy wyszukiwarka, bo ludzie szukają sobie jakichś postów na forum albo piszą, bo coś się stało i nasze forum trafiło, nie wiem, jak zwany tylko efekt i wszyscy mają wchodzą na forum, więc wyłączmy na kiedy forum, a zostawmy sklep internetowy, no bo on nam generuje pieniądze. I też zasada buduj lub kupuj, tak? Często stoimy przed pytaniem, czy zbudujemy sami skrypt, na przykład do robienia czegoś, aplikację, czy ją po prostu kupimy. Bardzo często też my się zastanawiamy, jak tam wdrażamy jakieś usługi dla klientów, czy lepiej jest po prostu coś kupić gotowego, czy samemu to wdrożyć. Czasem taniej jest coś kupić, czasem taniej jest zbudować. Na przykład u jednego klienta nie korzystamy z żadnych lokalnych systemów do trakowania jakichś tam Mantisów. Mieliśmy Mantis, ale właśnie tego nie zmieniliśmy. Chcemy jeszcze do Mantis, Track. Takie systemy po prostu etykietowe, tylko po prostu kupiliśmy jaką usługę w Jirze. Nie musimy tego utrzymywać, to po prostu działa, płacisz, zapominasz. Zbudowanie aplikacji to też jest koszt. I to potem jakiś ktoś to musi utrzymywać. Zbudujemy jakiś automagiczny system wewnętrzny, potem ten program się odchodzi. Jest problem, tak? U jednego naszego klienta było tak, że na początku klient chciał chyba nawet sam zbudować pewną aplikację, jaka firma z Rosji wygrywała. Rosja to stan umysłu, tak? nie kraj. Więc się okazało, że akurat w naszym wypadku lepiej by było zatrudnić u nas programistę, który będzie to budował u nas, bo to była ważna dla nas aplikacja. To jest core biznes klienta, więc stwierdził, że to sam jest budował. Natomiast rzeczy takie, które nie są u niego core'em, po prostu kupuje. To jest dosyć chyba logiczne, bo no, nie budujemy data center zazwyczaj. Moi znajomi zbudowali w tym budynku zresztą, bo oni na tym zarabiają, tak? Bo oni na tym zarabiają, ale część rzeczy po prostu kupujemy. Część ludzi nie bawi się w wstawianie własnych serwerów kosztowych, tylko kupuje Google Appsy. Prawda? Albo i nie kupuje, to jest tam darmowy. Albo ktoś korzysta z tych darmowych, ale generalnie tak to teraz wygląda. Systemy mailingowe, jeżeli sobie robią jakieś newslettery, bimarki, SPF-y, inne co, oni po prostu kupują pod usługę. No już była dojrzała technologia, to też dojrzały sprzęt, warto by kupować takie serwery, jakie maszyny są sprawdzone gdzieś tam na rynku, zmienić jakieś części zamienne. I nasze data center korzysta z takich maszyn, które wiemy, że coś tam wymienimy. I prawda jeszcze przez parę lat. Dokładnie, jeszcze przez parę lat, bo... Co do tego skalowania porządnego, to mogę tylko powiedzieć, że sam miałem okazję wdrożyć coś takiego dość nietypowego, to się nazywa VSMP. Bazuje na skalowaniu poziomym, na dokładaniu skrzynek, w tym przypadku blindów. I to jest widziane jako jeden system do Aminuta. Natomiast podstawową rzeczą jest to, że z tyłu jest Infinita, nie do Infinita, mamy odtwierdzenie. I to jest dość ciekawe rozwiązanie. Nie mówię, że to jest idealne dla wszystkich rozwiązanie, no ale na przykład cztery blindy dolarskie. Wtedy tam były cztery dolarskie blade, każdy blade miał po cztery sztuki po prostu. Praktycznie pamięć też była sumowana, z wyjątkiem tam 10%, które jest potrzebne na niskopoziomowe operacje. I to siedzi pomiędzy BIOS-em a systemem operacyjnym. Pomiędzy BIOS-em? Tak, że taka ciekawa technologia. Hindusi w Stanach zrobili. To nie jest drogie. Z punktu widzenia kosztów samego oprogramowania nie jest to drogie i rzeczywiście to pracuje. Natomiast trzeba pamiętać, czy tak dzisiaj musimy pamiętać, bo wszystko już jest NUMA. A NUMA wymaga innego sposobu myślenia, o czym wiele osób dzisiaj zapomina. Właśnie z tym, z poziomem skalowaniem, to właśnie w toku wyglądu to właśnie miałem tutaj mówić, że oni się pójdą w clouda, powodowienia tam wszystko przeskalowane. Z suwaczki będą skalować, stawiać nowe chmurki. Właśnie któregoś dnia znikną.
jest na całe chyba ich know-how opisane. Jak walczyć, żeby uzyskać dane z macierzy, jak helikopter chcieli wynająć, żeby dyski przetransportować do firmy, która to ją uzyska, szkodało, że helikopter nie dźwignie, tam samolot nie dźwignie tych dysków, bo jednak waży. I tak dalej, tak sobie know-how, ale nigdy nie napisali, co się tak naprawdę zepsuło. Tam macierz Wright 6.0 chyba zdechła. Jest coś takiego i w ogóle... Więc no... Cloud to też jest to. Czasem jak się pojedzie do jakiejś serwerowni, zobaczcie, jak ten cloud wygląda. Że... Każdy cloud rozumie zupełnie. Tak. Każdy cloud rozumie zupełnie inaczej. Teraz na to jest. Właśnie to jest dojrzałem sprzęt, tak, te technologia, którą dojrzałem stawiam, jak nie mamy też serwer, gdzie awaria dysku to nie jakiś taki, nie wiem, super zaawansowany dysk, bo sobie coś naprawdę wstają z tego PC-ta wyjątkowo. Google chyba tak buduje nawet swój serwer. Oni mają swoje, że chyba architektury jakby zrobili coś tam, że nie wiem, czy właśnie sami tworzą to, bo wiedząc, jak coś sobie tylko wyjmują, wkładają. Sami składają, tak. I składają i zakładają, że biorą to, co jest na rynkach przezroczyste. Dlatego jest ten system kilku rozproszenia tak bardzo. Ja jedno pytaliśmy do końca, jak się okazało. Pytaliśmy do końca, czy są jeszcze jakieś pytanka związane z tym tematem. Lub jakieś przemyślenia, refleksje, coś by powiedzieć, coś spotkało w pracy. Albo nie wiem, rolby, który nie zadziałał. To się bardzo często zdarza. Już nie wiem, nie mam już wypowiedzieć, ale to mi się wydaje, że to nie jest kwestia procesora, tylko kwestia najwolniejszym wolnym są dyski. To zależy od tego, jak jest architektura. Właśnie, bo u nas jest tak, że mamy teraz niektóre maszyny, bo 48 giga RAM. No właśnie. Wiele rzeczy. Wszystko w ramie. Wszystko w ramie siedzi, a to jest tylko po prostu raz na jakiś czas jakiś tam idzie zapis, żeby to, co z pamięci, zrzucić, tak? No bo nawet chyba nie, no, takie naprawdę, no, nie, bazy danych dużo pamięci zżerają, no bo po co ma zapisywać dane na dysk, skoro za chwilę ktoś po te dane sięga selectem, baza na to sama mu się wypluwa. A kiedy... Przy bazie danych jedynym wam wąskim gaplem jest synchroniczny zapis do lodu. Tak. Ten rzeczywiście wymaga już nawet nie szybkich dysków, tylko macierzy z cache'em podtrzymywanym do baterii, ewentualnie cache'owym. Dlatego, że to daje gwarancję szybkiej odpowiedzi, zapis jest synchroniczny. Co mówię a propos dysku? No cała reszta jest asynchroniczna, pan. My wykorzystamy z main cache'y, z redisów, wszystko się w ramie, więc to tak naprawdę właśnie i sesje są w ramie, a co jakiś czas sesja po prostu z ramu wędruje do bazy danych jako stan z przepowiednią ostatnich 5 minut. Więc tych zapisów coraz mniej jest w dysku, bo jeżeli zbudujemy w taki sposób system, że tam padnie jeden memcache, ale to jest skalowane 5 innych serwerów, to uwalenie jednego memcache nam nie robi różnicy, bo system przeknęcia na kolejne instancje memcache'a. Musiałoby wszystko padnąć tak naprawdę. Zresztą mamy tak, że on tym serwer www, pod nim jest spięty memcache, ale jeżeli to memcache panie zdechnie, to może serwer też jest dowolnego innego memcache'a rozproszonego w całej naszej serwerowi. Uwalenie wszystkich memcache'y powoduje wtedy to, że aplikacja przepina się dopiero na sesję zapisywane do bazy danych, co widać wtedy, że jest to wolniej, ale dalej działa, więc trzeba odwalić 4-5 memcache'y i bazę danych, żeby nie działało coś. Tak? No to... A z monitoringiem, jak widzimy, że ten memcache nie działa, to możemy sobie dostawić nowy memcache do wolnej maszynie, czy w komórce w prawdzie. I tak dalej. Także, więc dyski nie są już takie wolne. Są SSD-ki weszły, które są bardzo szybkie. A RAM jest naprawdę tanie. RAM jest tanie. Na dyskach trzymamy prawdopodobnie pliki już fizycznie od klientów, jak komuś przypadło. Gdzieś trzeba tam zapisać. Chociaż może też można by wyrzucić na bazę danych, czy nie to pliki, żeby nie tkały do file systemu, no to dane się nagrali. Chyba tak, to